Przepis o młodzieżowcach, pan na to patrzy. No to jest ciekawa historia, bo ja byłem za. No właśnie. Ja byłem za, aż do momentu, jak zobaczyłem, jak zareagował na to rynek. Jak się teraz tych chłopców niszczy, jak się niszczy je wynagrodzeniami, jak się niszczy rynek, bo ma 22 lata. Na czym polega to niszczenie? No jeżeli my mówimy o tym, że młodzieżowiec w Polsce, który kopnął 18 razy w meczach ekstraklasy, ma zarabiać 60 tysięcy brutto, no to chłopa niszczymy. No bo on ma 18-19 lat. Rozumiem, czyli nie ma już ambicji, nie stara się. No, on może mieć ambicje, tylko dajmy 18-latkowi 60 tysięcy brutto miesięcznie, nie? No, dajmy. Jeśli są w polskiej piłce, czy w ogóle w futbolu światowym cudowne dzieci, to na pewno szukamy ich wśród piłkarzy, trenerów, chyba sędziów. Ale czy wśród menedżerów i prezesów, działaczy szukamy? Myślę, że znaleźliśmy. Mateusz Dróż. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry. 37 lat, może nie dziecko, ale młodzieniec. To już trzeci klub w ciągu 8 lat. Zacznę od anegdoty z byłym premierem Oleksym, który wsiadał do taksówki. Taksówkarz pytał, gdzie jedziemy, a Oleksy mówił, byle gdzie, wszędzie mnie chcą. Ona też chyba chcą. No, tak już starszy młodzieniec, może tak. Nie? A czy porównanie do premiera Oleksego, mimo że to nie moje czasy takie, bo wiem, że w różne strony świata mógł jechać, ale generalnie no to prawda, jest trzeci klub i być może myślałem, że w Widzewie będzie dłużej, ale generalnie zaczynałem od Zagłębia, Widzew, potem jeszcze byłem w Górniku Polkowice, w Radzie Nadzorczej, no i teraz Krakowie. Teraz Krakowie, czyli od klubu, który stosunkowo młody, no bo cóż to jest dla klubu 78 lat, jak Zagłębie Lubina, trafi pan do najstarszego klubu w Polsce, do Krakowi. Chociaż tam za drugiej strony Błoń, Wiśle mogą mieć inne zdanie. Tak, jak który klub jest straszny, prawda? Tak, słyszałem, bo właśnie pytałem, dlaczego mamy datę pod herbem, ale już mi wytłumaczono. Nie? Aha, rozumiem. I teraz już jest pan kompletnym pasem, który wie, dlaczego tak jest i dlaczego pracuje w najstarszym klubie. Proszę powiedzieć wprost, jak to się robi? No bo wie pan, czasami jak patrzę na kibiców, oni wymagają od swego prezesa, dyrektora zarządzającego, nawet właściciela, tego serca, które bije dla jednego klubu, a w pańskim przypadku bywa co kilka lat zmiana tego rytmu. No, na pewno czasami człowiek by wolał tej stabilizacji, tak jak powiedziałem, no ale zdarzyła się sytuacja tragiczna ze śmiercią profesora. No i tak dochodziły do mnie słuchy, że Krakowia szuka prezesa. Ja nigdy nie ukrywałem, że wychowałem się na stadionie w Lubinie, dlatego w każdym klubie, w którym jestem, na przykład zakładam rzeczy służbowe, a kibicom mówię na spotkaniu, że rzeczy kibicowskich nie będę zakładał, bo wychowałem się na innym stadionie, ale chcę być wobec tych kibiców szczery i mówić im, jak jest, a swoją ciężką pracą po prostu stać się, nie wiem, pasiakiem i tak, widzę, i tak, jest, czy tak jest. I myślę, że to się w jakiś sposób realizuje, bo to też środowisko kibiców dosyć mocno rozumiem, ale wiadomo, jest wiele osób, które całuje herby i tak dalej i potem mówi, że nagle się odnajduje na przykład, nie wiem, w Wiśle Kraków albo w innym klubie, a ja po prostu trochę to rozumiem, środowisko kibiców, i to też tak nie jest, że muszę co jakiś czas zmieniać klub, bo nie. Tylko nadarzyła się taka okazja, był ten konkurs, na nim się jakby pojawiłem, porozmawialiśmy, przedstawiłem swoją koncepcję, a dla mnie się zaświeciła taka lampka, że przecież Krakowia ma wszystko generalnie, właściciel potężny, klub prywatny, infrastruktura jest, tylko trzeba to jeszcze jakoś poukładać. I wydaje mi się, że chyba jestem w miejscu, w którym użyłem kiedyś słowa, że jest normalnym miejscem. Może to słowo jest nieadekwatne, że Widzew był nienormalny. Nie, tylko chodzi o to, że Widzew mógł pomarzyć na przykład o takim właścicielu, a mi to bardzo, bardzo pomaga
Krakowia jest miejscem szczególnym, to trzeba powiedzieć. Tylko no bo powiedzmy, że bardziej normalne no, niż poprzednie. No, ktoś, kto siedzi w piłce nożnej, jeżeli chodzi o zarządzanie, to zrozumie, jak, że każdy prezes by marzył o tym, żeby mieć taką swobodę działania, żeby mieć takiego właściciela, taką infrastrukturę, więc de facto normalny w polskiej piłce to też dziwne słowo, nie? Ale generalnie no, klub normalny. No tak, klub normalny, ale kiedy dzisiaj pan, oczywiście pan bywa na meczach Krakowi, każdego klubu, bo znam pana z tej strony, że musi pan osobiście dotknąć prawie meczu, gdzieś tam być bardzo blisko i drużyny, kibiców i wszystkich ludzi związanych z klubem, ale to jednak najpierw patrzy pan, co zrobiła Krakowie, a potem szuka pan na internecie, no już nie w gazecie, co zrobił Lubin, tak jest? Nie, bardziej to jest tak, że mecze Widzewa czy Zagłębia oglądam w wolnym czasie, a szczególnie przyglądam się Widzewowi, bo to mi pokazuje też błędy może, jakie popełniałem, albo co można jeszcze rozwinąć, bo pewne schematy, które są w Widzewie, no, są kontynuowane. Więc tak, przyglądam się Widzewowi, już tam nie mówiąc o sentymencie dla byłych klubów, bo to jest bardzo ważne, ale patrzę, no, jakby jestem takim prezesem, no, że staram się być z drużyną. Mam zwyczaj, że schodzę pod szatnię przed meczem, przybijam piątki, ale to nie jest tak, że ja muszę się pokazywać koło drużyny, tylko bardziej to jest taki symbol tego. Nie woła pan operatora z telewizji klubowej? Nie, nie. To prawda, Kanal Plus robiło nas serial. A tak, to, no, tam był pan z jedną główną. Tak, ale generalnie chodzi o to, że jesteśmy razem, tak, i człowiek przeżywa te wszystkie mecze i jakby mógł, to by z tą drużyną wyszedł, a przynajmniej w taki sposób mogę się... Absolutnie tak. A proszę powiedzieć, prawdą jest, że ze Śląska Wrocław byś pan nie przyjął propozycji. Nie, odmawiałem. To jest rywal Lubina taki na śmierć i życie. Tak, no odmawiałem, znaczy odmówiłem, nie będę tego ukrywał, ale proszę też nie doszukiwać się takich sensacji i tak dalej. Bardziej chodzi o to, że tak jakbym odmówił ŁKS-owi, tak jakbym odmówił Wiśle Kraków, po prostu oddaję się całkowicie klubom, w których pracuję i tak szczerze nie mógłbym sobie w oczy popatrzeć, żeby pójść na przykład nie wiem, w przyszłości do Wisły Kraków, ale mówię, nie ma się co tu doszukiwać drugiego dna. To jest bardziej to, że nawet nie chodzę w tych kibicowskich rzeczach, nie oznacza, że ja nie mam do tego klubu szacunku. Właśnie mam przez to, że nie poszedłbym pracować, czy to do Miedzi Legnica, czy do Śląska, czy do ŁKS-u, czy do Wisły. No ktoś może powiedzieć, że ta lista jest dosyć długa, ale w tych klubach, w których pracuję, czy pracowałem, one mi dawały wszystko po to, żebym mógł się rozwijać i jakieś tam zobowiązanie moralne też zawsze wobec nich mam. Absolutnie tak. Tą drugą nogą pańską jest zawód prawnika, wykładowcy uniwersyteckiego, jest pan doktorem praw habilitacji, a wkrótce, więc tak sobie czasami myślę, że to jest ta druga noga, to jest ten sport, prezesura w klubach. No, praca na uczelni na pewno daje trochę spokoju i ważne jest, żeby, bo my pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 na dobę i taka prawda. Mi się wydaje, że zarządzanie klubami piłkarskimi to jest jedna z najcięższych biznesów, taka prawda, bo olbrzymie emocje, oczekiwania, coś, gdzie nawet jak kładziesz się spać, to myślisz o tym, czy rzeczywiście wszystko zrobiliśmy, co powinniśmy, a uczelnia jest takim trochę odskocznikiem, że tak powiem, od tej piłki i dobrze, że ten jeden dzień w tygodniu jest, gdzie wykładam, ale też ciekawe historie są związane z uczelnią, bo na przykład miałem możliwość poznania agenta, który przyjechał studiować na uczelnię Łazarskiego. Zapomniałem tego zawodnika, co grał w Śląsku Wrocław, właśnie ten książę Iranu czy Iraku, już nie pamiętam. Taki techniczny zawodnik bardzo i właśnie on do mnie raczej poczuł, mówił, że jest jego agentem i studiuje w Polsce i tak dalej, więc tak czasami ta praca na uczelni też mocno pomaga i nie wiem, był taki znowu w Wiśle Kraków Żukow. Ten, tak. No to pozna jego Żukow grał gdzieś tam w Kazachstanie i jego syn właśnie studiował na Łazarskim, tu też wielokrotnie rozmawialiśmy. A studenci nie wykorzystują tego, podchodzą, mówią, panie prezesie, ale ta Krakowia zagrała. To, co pokazał Makłuch kiedyś w ostatnim meczu, nie biorą pana na takie bajery? Sami biorą, miałem kiedyś egzamin i przychodzi do mnie jeden ze studentów i mówi,
że znam cały skład Zagłębia i zaczyna mi mówić i tak dalej. A ja mówię, ale zna pan coś ze spółek handlowych? Nie bardzo. No to niestety, ale to nie pomoże. To nieładnie. Ja myślałem, że on zna nawet, nie wiem, Krzysztofa Koszarskiego, legendarnego bramkarza. Tak, ale... z połowy lat 80. Może i znał, ale raczej sprawdzamy z wiedzy niż z piłki. Absolutnie tak. Ja poznałem pana w okolicznościach, może nie, zobaczyłem, kim pan jest na pewnym meczu w Warszawie. Tak jak grała Zagłębie Lubin, no i przegrała 0-1. I nagle widzę po meczu, biegnie młody człowiek w okularach w stronę kibiców Lubina, wymachując, ciesząc się z nimi. Ja mówię, kto to jest? No bo nie trener, nie pamiętam, kto był tym trenerem w Lubinie. Może wtedy był, jak wygraliśmy z Legią. Nie, jak wygraliśmy z Legią, to nie wiem, czy nie, Ben Vandal, nie, albo może trener Lewandowski? Nie, Stokowiec chyba nie był. A no, może trener Stokowiec, nieważne. Nieważne, ważne, że był zwycięski mecz. I ktoś mówi, właśnie to jest prezes Nowy Lubin. Ja mówię, o kurczę, taki rajd, mówię do kibiców. O czym to świadczy? To samo w Krakowie. Widzę, że pan jest z tą radą nadzorczą klubu, bo tak nazywam umownie, za pan brat. Prezes tu kiedyś powiedział, rada nadzorcza, chcą, domagają się transferów, niech nie dołożą się do biznesplanu, do biznesu. Ja zawsze jakby podchodziłem pod sektor gości, mówię wprost, zmieniłem troszkę tą... Czy do swoich? Do swoich, tak, tak. Zawsze tak było, ale też nie do swoich, zawsze starałem się ich wpuszczać na stadion. Tak jak ŁKS na przykład, chyba po 13 latach zdecydowałem, mimo że część osób nie chciało tego ŁKS-u wpuścić na derby Łodzi i powiedziałem, że wpuszczamy. Z komendantem ciężkie chwile przeżyć. Bardzo miałem i naprawdę tam miałem, ale to już nie wiem, czy publicznie można mówić, ale nieważne. To już było. Było, minęło i tak dalej. Tak, ale jeżeli chodzi o to podchodzenie, ja sam jeździłem za swoim zespołem, wiem ile to jest wysiłku, ile to jest pieniędzy i tak dalej i zawsze będę szanował te osoby, które za klubem jeżdżą. Ale żeby też była jasność, w każdym klubie, w którym byłem, ucinałem pewne rzeczy zarabiania na klubie, czy nie oszukujmy się, pewnych patologii, które miały miejsce w klubach. Powiedziałem wprost, jest pewna granica, której nie można przekraczać, a ja jako były kibic, czy były kibic to może złe słowo, bo nie ma czegoś takiego, a ja jako kibic no po prostu pewne rzeczy rozumiem, w związku z czym zawsze z szacunkiem do tych kibiców będę podchodził, bo czasami mi się na przykład wyciągało, mówię, ty chodzisz pod ten sektor gości, właśnie. Żeby się pokazać. Ja nigdy w życiu nie miałem takiej potrzeby. Ale potrzeba serca, tak mówiąc prosto. Tak, potrzeba serca jest po to, żeby zejść i nie wiem, przejechać z Krakowa do Szczecina po święceniu pokarmów na stadionie, jest godzina 13 i zasuwasz do Szczecina, żeby zdążyć i przybić tą piątkę, bo ja nawet nie muszę, że tak powiem, tego meczu oglądać, bo to można sobie w telewizji obejrzeć, ale żeby być z tą drużyną, przybić tą piątkę i pokazać, jedziemy razem i wychodzimy razem. Nie? I tak samo kiedyś popełniałem błędy, podchodziłem do pewnych rzeczy zbyt emocjonalnie, właśnie jako kibic, nie jako prezes. I teraz jako cudowne dziecko, to już dziś. No, cudownym dzieckiem to może daleko, ale zawsze po meczu staram się zejść do szatni, czy to jest zły wynik, czy lepszy wynik, czy i tak dalej. Staram się tam nie ingerować w te sprawy dotyczące pracy trenera i raczej tego nie robię, no chyba, że trener mnie poprosi albo są sytuacje kryzysowe, gdzie ta przemowa prezesa jest potrzebna, to wtedy one się zdarzają. Chodził pan jeszcze na stadion 30-lecia PRL-u w Lubinie? Widziałem. Straszny obiekt. Tak, bo to schodami się, jak za mnie człowiek wszedł na tymi schodami do góry, a to mnie zabrał na pierwszy mecz Zagłębia, jak wygraliśmy ze Śląskiem 7-0 i tak mi zostało. To jak mawiał Wodek Szaranowicz, lucky touch. Tak. O czymś takim to... Ale na Krakowie u siebie pierwszy mecz wygraliśmy 6-0. To, bo to brawo. Był, tak, bo był, prawda, z Radomiakiem, tak więc czyli, teraz. Czyli konkludując, nie widzi pan problemu z pójściem po ten pręgierz kibicowski? Nie, pójść do nich, pomachać, pogadać. Nie, mam, ja ale tak samo rozmów i tak dalej. Teraz mieliśmy, nazwijmy to trochę rozmowę wychowawczą, chociaż tam nie było jakiegoś strasznych rzeczy i nie mam z tym problemu. Ja jestem za to wszystko odpowiedzialny i w każdym klubie piłkarskim, który jest, jeżeli chcesz coś tworzyć wielkiego, to Anglicy to mówią, używają takiego słowa w zarządzaniu piłką, stakeholder. No i stakeholderzy
to też kibice, których nawet tych najbardziej fanatycznych trzeba wysłuchiwać. Tak mówię, jest pewna granica, której nie powinno się przekraczać i nigdzie w żadnym klubie nie miałem problemu, tak jak, nie wiem, w Krakowi, mimo że nie trawią Widzewa, nikt mi tego nie wyciąga, ani że miałem dobre relacje z kibicami i na Krakowi też mam zaproszenia na turnieje kibicowskie i staram się być, no bo przecież my pracujemy dla kibiców, taka prawda. Wie pan, dzisiaj mówi się o kibicach różnie. Jedni mówią, niech siedzą na trybunie, tylko dopingują, niech się interesują, niech nie rozrabiają, niech nie mają, nie wiem, swoich ambicji typu prezesie kup zawodników, prezesie tego sprzedaj. To jest jedna rzecz. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, kiedyś z nim rozmawiałem przed laty, wielki kibic Legii, chodzący swego czasu regularnie na Żyletę, już jako naukowiec, mówił mi, że kibice są najważniejsi w klubie. Mhm. Ja mówię, może dlatego, że pan jest też fanem Barcelony, jest kwestia socios, ich wpływu na zarządzanie klubu, ale też pan podchodzi tak do tego, że kibice to jest historia, to tradycja. I oni czasami mówią, przyjęliśmy tyle, kiedyś jeszcze za dobrych czasów, tyle razy od policji, kibicując swojemu zespołowi, że jakby przelewali krew, używając wielkich słów. Ja pewnie, że tak i nawet chyba czytałem kiedyś profesora jakieś artykuły, bo ja trochę jestem wychowany na tych empirycznych artykułach socjologów jak profesor Antonowi czy profesor Kosakowski. Oni się zajmują piłką nożną też i fajnie to jest czasami poczytać, jak oni właśnie patrzą na kwestie trybun i kibiców na przykład w Polsce, nie? No bo zawsze część osób mówi, no kibice w Polsce powinni być mniej fanatyczni, a to są takie uwarunkowania socjologiczne i społeczne, że my tego nie w przeciągu iluś tam lat nie zmienimy. W Polsce plemiennej to jest normalne. Kochasz Wisłę, nienawidzisz Krakowi i odwrotnie. Tak jest, ale też jakby to nie jest jakieś takie górnolotne słowa. Jeżeli chodzi na przykład o Widzew, bo może no nie ma kibiców, nie ma karnetów, nie ma Widzewa. No i to jest najlepsze takie porównanie, nie? No bo wystarczy, że ten przypływ generalnie raczej nie ma Widzewa. No przesadzam, będzie problem z płynnością finansową prawdopodobnie, więc każdy kibice klub... kibice utrzymują tą swoją frekwencją, można tak powiedzieć? Myślę, że pomagają się rozwijać. I tak samo chciałbym, żeby było na Krakowi i myślę, że krok po kroku robimy, żeby tak było. Każda grupa, czy to na Krakowi, na Widzewie, czy na Zagłębiu, czy nawet na Górniku Polkowice jest specyficzna. My pewnych rzeczy nie widzimy, ale każda grupa tych kibiców jest inna. Nie? Górnik jest bardzo wymagający. Górnikowi na przykład... Górnikowi w sensie kibicowi Zagłębia. Lubina, tak. On musi dostać produkt, który jest wow. Nie? Bo górnik musi dostać produkt wow. Jeżeli chodzi o Widzew, to klasa robotnicza. Tam zwracają szczególną uwagę tak, na pieniądze. Rozumiane, że musimy je sobie wypracować, musimy być razem, bo ta frekwencja, która jest na Widzewie, też no, ona się wiąże z pewnymi warunkowaniami. Oczywiście nie wprost, nie całkowicie. No, na Krakowi na przykład jest taka grupa inteligencka, nie? Że tak, my taką... Tak jest, z tradycji. Grupa też starszych kibiców, tych młodszych trzeba nad nimi pracować, bo była era cupiała, która pozabierała tych kibiców, więc fajnie jest, żeby sobie zrobić taki audyt tych kibiców i zobaczyć, w jakiej grupie się obracamy, żeby próbować do nich trafić. Krótko mówiąc, pracuje pan dla kibiców, klub. No dokładnie, wszyscy, cały klub. Nie? To nie jest tak, że wiadomo, że tradycja, że barwy, że historia, wszystko trzeba wziąć pod uwagę, ale cała praca skupia się na tym, żeby ludzie, którzy cię kochają, kochają twój klub, dopingują, byli zadowoleni, tak? No oczywiście, że tak. I ty musisz mieć też swoją wewnętrzną satysfakcję, że się rozwijasz, że się nie męczysz, że potrafisz coś dać temu klubowi, bo tak jak mówię, jest paru chyba, może przesadzam, ale jest... No, paru prezesów, którzy też mają takie podobne podejście do pracy jak ja, a wiemy, ile to kosztuje nasze rodziny i tak dalej, to wszystko, więc jeżeli tego nie robisz dla kibiców, a nie wiem, a robisz dla zarobienia pieniędzy, to na pewno nie będzie tu sukcesu. Chyba na piłce nikt nie zarabia, nawet Manchester United. A ja myślę, że zarabia. I właśnie tak. I Widzew jest tego najlepszym przykładem. Zarabia na siebie? Pewnie, że tak. Jeżeli brzydko powiem, że Widzew to samograj, jeżeli chodzi o marketing. Właśnie kwestie karnetów, lóż, sponsorów i tak dalej, nie? Tak więc spokojnie. Ja myślę, że
że Widzew kiedyś tam w przyszłości zostanie sprzedany za taką sumę, na pewno większą niż został kupiony. Ja mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy w Krakowie do takiego poziomu, nie wiem, biznesowego, czy też nazwijmy to marketingowego, ale na piłce da się zarabiać, tylko trzeba... I nawet w Polsce, moim zdaniem w Polsce, tylko no, trzeba to w mądry sposób też do tego podejść. No, no, oglądam teraz te sprawozdania finansowe też, które są publikowane, bo to też dla mnie nauka. Widzę wynik Krakowa-Częstochowa i no, jest trochę przerażający, ale z drugiej strony no, Krakowi też nie jest dobry, żeby była jasność. Ale no, nie ma stadionu, nie masz załóżmy możliwości tak? dywersyfikacji tych przychodów i się robi problem. Dlatego ja też jestem taką osobą, że uważam, że te filary społeczny, komercyjny i sportowy w klubach piłkarskich, każdy jest bardzo, bardzo istotny i czasami trzeba zagryźć zęby i powiedzieć, nie kupuję, nie robię, nie wchodzę w ten taki głupi mętlik, że tak powiem, bo już, żeby właśnie rozwijać te inne też wartości klubu. Nie? Dobrze, ale tak jak obserwuję pańską karierę prezesa w tych trzech klubach, to za każdym razem było inaczej, prawda? Zaczynałem po kolei. Zagłębie Lubin, spółka Skarbu Państwa. No, perła w koronie polskiego biznesu, czyli KGHM. Wydawało się, że praca spokojna, pewna, nie. Bez wstrząsów. Nie ma w polskiej piłce spokojnej pracy. Ja pamiętam jeszcze, że w Zagłębiu obcięto mi budżet w grudniu na styczeń. To bardzo tak dosyć rygorystycznie, bo teraz te pieniądze, co ma Zagłębie, to ja mogłem sobie pomarzyć i to w tym klubie się wychowałem. Mój brat, mój tato do dzisiaj chodzą na Zagłębie i ja z wielkim sentymentem też wracam na stadion przy Kiri Skłodowskiej, ale no to była dobra szkoła życia, o tak. No domyślam się, ale... Jest to klub, który jest w oczku, to jest oczko głowy związków zawodowych, kopalni, górników. Różnie. Zapotrzebowanie polityczne. To, to zależy, kto jest u góry w KGHM-ie. A, przychodzi kibic, to jest dobrze, tak? Tak jest. No tak, no, Zagłębie z drugiej strony. Był prezes Skóra, który był wielkim fanem Zagłębia Lubin. W 2007 roku, kiedy prezesem był jeszcze Robert Pietryszyn, no to wtedy to działało, no bo prezes u góry KGHM rozumiał. Robert Pietryszyn chyba wśród prezesów. Takich. No dla mnie on był w jakimś stopniu w niektórych aspektach wzorem do naśladowania. Czy mamy ucznia Pietryszyn? No może nie ucznia, ale na pewno ja staram się, jak byłem w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy SA, to też fajne było dla mnie przeżycie, bo to był 2016-17 i tam na przykład był Maciek Wandzel, był Karol Klimczak, byli inni jeszcze prezesi i tak się przyglądałem ich pracy i dużo się uczyłem. I myślę, że od każdego z prezesów coś się da wyciągnąć takiego, żeby potem z tego korzystać. No dobra, czego brakuje Zagłębiu Lubin, żeby było mistrzem Polski, grało regularnie w pucharach? Fantastyczna akademia, dobry obiekt, stabilny sponsor czy też właściciel. Ja myślę, że problemem Zagłębia jest, żeby mnie też dobrze zrozumieć, bo mieszkałem w Lubinie 19 lat, miejscowość, ale nie w sensie, że to jest, brzydko powiem, zabita wiocha i tak dalej, tylko... To jest miasto bogatych ludzi. Dokładnie. I tu świetnie zarabiają. Najgorsze jest w Lubinie wpaść w taką trochę monotonię życia codziennego, czyli ja to widzę po piłkarzach, załóżmy, jeżeli są tam zbyt wysokie zarobki i w pewnym momencie nie idzie, to trudno jest potem to wyciągnąć, bo generalnie tak, pieniądze się zgadzają, w mieście może za bardzo... Można do Wrocławia wyskoczyć. Ale na przykład to jest ciekawostka, że my z niektórymi zawodnikami, jak rozmawialiśmy, to ich warunek był taki, żeby mieszkać we Wrocławiu. Ich? Tak. Proszę. I my się nie zgadzaliśmy, mówiliśmy, jak chcecie, to Środa Śląska. Tam jest taka miejscowość, że do Lubina w miarę dojedziecie, ale z tego, co mi wiadomo, jak już odszedłem z Zagłębia i Michała Żewłakowa też już w Zagłębiu nie było, to paru zawodników mieszkało we Wrocławiu. I to był olbrzymi problem, bo podobno jechali autokarem i zawodnika trzeba było wysadzić, a tu nagle przejeżdżasz przez centrum Wrocławia, a tam autokar Zagłębia, nie? Ciekawe. Tak, słyszałem o takich rzeczach. Ale co, Środa była po drodze między to jest Wrocławiem miejscowość a... przed Wrocławiem, tak więc okay. Tam niektórzy tak sobie życzyli, ale uważam, że to była też no dobrze, przesada. Ale wie pan, w Termalice piłkarze też mieszkają, czy trenerzy wielu z nich, a może większość?
większość. A może wszyscy w Tarnowie. No. Tarnowie, nie, ale to nie ma co porównywać nie Cieczy do Lubina, bo też jakby jeżeli bez chodzi... Urazy, bez urazy, no, oczywiście, bo jeżeli chodzi o nawet o kibiców Zagłębia, to też się zapomina, mówi miasto 70 tysięcy, ale praktycznie cała zachodnia strona Polski, w sensie ta południowa, no to są kibice Zagłębia, więc jest Bolesławiec i tak dalej, gdzie też jest chyba 60 tysięcy mieszkańców, czy no to są już duże aglomeracje. Ale w Legnicy już nie przepadają za wami. Właśnie to jest ciekawe, kiedyś badania robiliśmy i przed wejściem Miedzi do Ekstraklasy, a to było w pierwszym roku mojego urzędowania w Zagłębiu, mieliśmy na niektórych meczach ponad 1000 mieszkańców powiatu legnickiego. Tak więc to były duże liczby i nawet za pewnych czasów patrzyliśmy, że Głogów czy Legnica, więc ludzie jeździli z Legnicy oglądać piłkę do Lubina. A ja mam wrażenie, że w Lubinie kibice są bardzo wrażliwi, drażliwi, lubią się obrazić, nie chcą, nie ma tam frekwencji stałej na poziomie, nie powiem Lecha Poznań, no bo to rzeczywiście to jest jak na, czy Legii, to jak na Polskę to ewenement. Tam lubią obrazić się i nie przyjść na mecze. Ja myślę, że to nie chodzi do końca o obrażenie się, ale oni wielokrotnie i racjonalnie i słusznie widzą te cztery litery z przodu i się zaczynają zastanawiać, o co tu chodzi, że my jeszcze w Lidze Mistrzów nie gram. No i a to już słyszałem, ktoś mi to mówił. Nie, bo Piotr to każdy Kostki jest, to każdy klub jest specyficzny i tak dalej, ale taka jest prawda, że na przykład idzie zawodnik do załóżmy wybrał Śląsk zamiast Zagłębia Lubin, albo nie wiem, wybrał nawet Jagiellonię Białystok i powstaje pytanie, no co to jest załóżmy dla KGHM-u ta kasa i dlaczego to się nie udaje, nie? No i tak kibic myśli, nie? I potem się zaczyna denerwować, bo mówi, no co dalej z tym Zagłębiem? Przepalają pieniądze najlepiej. No bo teraz na przykład, jeżeli chodzi o Zagłębie, zrobili przecież piekielne transfery za piekielną kasę z wynagrodzeniami dużymi i przecież mieli pełny stadion na Lechu i ludzie poczuli, że może być dalej, może być dobrze, no ale potem wyszło jak wyszło. No, ja też nie wypadam mam się... Mam swoją małą teorię, ale zostawmy to. No, nie wypada mi się tak o tym Zagłębiu wypowiadać, oprócz tego, że ten klub mi wszystko dał, mnie wychował i na pewno no zawsze to... Rozmawiamy szczerze, no za chwilę idziemy na Widzew, więc... A, to jeszcze Widzew, no. To może kiedyś o Krakowi, nie? Ale... To ten program ma godzinę. Dobra. Dobra. Wiadomo, Lubin taki no, matecznik pański, kolebka. Ja tam często jako młody dziennikarz jeździłem. Dzisiaj też mam przyjaciół, znajomych i darzę sympatią ten klub. Zresztą dlaczego miałby nie darzyć? Natomiast pewne rzeczy trzeba widzieć. Jest zbyt dużo zmian na funkcji też zarządu. Przecież tam się non-stop zmienia w ramach też. Przecież ja jestem tego dobrym przykładem. Parę rzeczy tam odmówiłem i... No i już wtedy był problem, żeby... A to co, są wybory, nowa zmiana w KGHM? Tak, no przecież teraz też się chyba zmienił, nie? Michała już chyba nie ma i teraz Zagłębie jest chyba bez prezesa, ale dobrze pamiętam. No tak więc jest... Takiego znajdą, spokojnie. No znajdą, tylko to też chodzi, że w tej specyfice tego środowiska też musisz mieć trochę czasu, żeby tego klubu się nauczyć. Tak jak ja się uczę, nie wiem, Krakowi, uczyłem się Widzewa. No to tak się nie da. No w piłce no dobrze, a obecność Śląska za Miedzą nie przeszkadza wam? Nie. Na pewno nie? Nie, było. Nie. Za moich czasów nie było. I to wręcz przeciwnie. Fajnie mieć takiego przeciwnika, ja mówię wprost, takie Wisłę z Krakowią. To zawsze. To no oczywiście. W ten sposób ty się rozwijasz, jeśli masz oczywiście takiego rywala. Pewnie. Ale były i plotki, były takie pomysły, żeby... Ten KGHM jednak nagle zaczął... A dlaczego chyba, pewien znany polityk Platformy marzył o tym, żeby to tam, co jest w Lubinie, poszło. Ale z jakiej racji też z drugiej strony? Bo przecież po co jest Zagłębie też dla górników mimo wszystko, nie? Ja nie wiem, czy na przykład... Śląsk dla regionu. No, dla regionu, ale co ma wspólnego z KGHM-em, tak z drugiej strony, nie? Kto ma, mówię, ale kto ma... Dobrze. Trochę nie. Jako były mieszkaniec Lubina, no kto wstrząsy górnicze odczuwa? Tam we Wrocławiu czy w Lubinie? Bo ja w Lubinie miałem popękane ściany od mieszkania i raczej ściany w mieszkaniu, bo były te wstrząsy. Zabroni wicepremierowi Grzegorzowi, Nikt. Żeby był kibicem. No tak, no to jest trochę tak, jak jest podatek miedziowy, nie? Że tylko jest narzucony na miedź w Lubinie, ale już nie na węgiel w, nie wiem, Jastrzębiu. Tak? Więc, niesprawiedliwe. No uważam też, że to jest niesprawiedliwe, ale mówię jeszcze raz, no, jeżeli chodzi o Zagłębie i o te wszystkie argumenty,
czasami akademia świetna, rewelacyjna. Holenderski know-how. No ja bardzo byłem zwolennikiem i jestem tego zwolennikiem, bo ściągałem Holendrów, chociaż to nie było proste. Potem to towarzystwo się kłóciło mocno z Polakami i w drugą stronę. Aroganci. I ja uważam, że znawcy piłki, świetni znawcy piłki, ale po pewnym momencie pamiętam, że jak już przynosili mi, rzucali jedzenie na stół, bo tego się nie dało w stołówce i mieli rację, to lepiej tego nie robić, jak mam sponsorów. Ja żurek, kiedyś, zresztą odwiedziłem pana wtedy w gabinecie, byłem z Piotrem Burlikowskim. Bardzo dobry był ten żurek. Może się kuchnia zmieniła, co? Może, nie wiem, czy tam kuchnia, ale pamiętam, że były takie rzucanie jedzeniem, ale to jest fajne miejsce, ten Lubin, ale no, też sukcesy Lubina, to trzecie miejsce, które mieliśmy za trenera Stokowca, to ja byłem wtedy w Radzie Nadzorczej, co prawda niedługo, ale to właśnie było budowanie na zawodnikach głodnych, pełnych sukcesów, młody Piątek, Dąbrowski w świetnej formie, nawet Jakub Tosik, który wtedy był naprawdę wybitny. Dzisiaj Pieńko gdzieś chowany jest. A Pieńko dla mnie miliony euro. Dla mnie też. To jest jak chcą, to ja z miłą chęcią go do Krakowi wezmę. No, stać pana na jak będzie stać, to ja Tomka dobrze pamiętam, to jeszcze za moich czasów on był w U15, bo tato jest były piłka i też Zagłębia. Dla mnie świetny talent. Ja też, wielki talent i szlifowałbym go i rzucał coraz większe wyzwania przed nim, no ale to takie proste. Ale powiem, że mam większe talenty w Krakowie. Większe? Tak. I tak nie wierzę, ale dobra. No. Panie prezesie, przejdźmy mi do Widzewa. Wchodzi pan w klub, który jest piękno, ma piękną tradycję, wielkie nazwiska, ma 17 tysięcy płatników co dwa tygodnie na meczu, klub drobnych sponsorów, oddanych temu, ale czegoś tam brakuje, żeby zrobić ten krok taki nawiązujący do wielkiego Widzewa z lat 70., 80. Ja uważam, że jakby ja byłem szokowany, jak wszedłem do Widzewa, jak ten klub funkcjonował. Żeby była jasność, dwa działy, które nie wymagały uporządkowania, to był biznes i akademia. Problem Widzewa to jest, był, bo teraz myślę, że się to trochę to zmieniło, że właśnie to było, my jesteśmy Widzew, musimy mieć sukces, sukces, sukces. I w pewnym momencie chyba ktoś zapomniał, że żeby w piłce też zrobić, szczególnie dzisiaj, ten sukces, trzeba mieć na przykład infrastrukturę, nie? A tam w Widzewie tej infrastruktury nie ma. Nie ma. Jest dramat, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne. Kwestia ośrodka głównie przygotowawcze. No ośrodka. I to, pamiętam, wyniki Widzewa, oprócz tego, że trener Myśliwiec to fajnie poukładał, im to trzeba oddać, oprócz tego, że zrobił drużynę, bo to ewidentnie widać, drużynę rozumianą jako ludzie. Bo, tak. Bo ja uważam, że umiejętności piłkarskie są większe w Krakowie, indywidualne. I teraz... Czego brakuje? No brakuje tego, że trzeba ten ośrodek wybudować za grube miliony, to jest jedno. Brakuje tego, że ten stadion powinien być większy. Pan w ośrodku MKS-u? Byłem. Przyzwoity, mały, przyzwoity i on jest lepszy od Widzewa, tak? No tak. Ale no Widzew, to znaczy my też w Krakowie mieliśmy trochę szczęścia, ale my mamy podgrzewaną murawę treningową. My zawsze w Widzewie to błagaliśmy tylko o to, żeby nie było dużych mrozów i opadów, tak jak w tym roku, bo po prostu nie było generalnie gdzie trenować. W związku z czym my tą rundę, którą mieliśmy tamtą słabszą, wiosenną, wyciągaliśmy wnioski po to, żeby właśnie w tym roku było lepiej. Mnie Widzew pojechał na dwa obozy, bo też taki był plan. I to jest problem Widzewa. Te nawet nie oczekiwania, bo oczekiwania wobec kibiców, na przykład ta presja mityczna Widzewa, to ja jej nie miałem. W sensie naprawdę, ja jej nie odczuwałem. Mówi Napoleon, 20 wieków patrzy na mnie. Pan patrzył na historię Widzewa. Patrzyłem i też chciałem bardzo, żeby Hansen na Legii na 2-2 podał do Hanouska i żeby było 3-2. No tak. A było w tym roku, że Josue nie wrócił z Alvarezem i Alvarez jak przy Fasonił, to prawie siatkę rozerwał i dobrze, bo Widzew potrzebuje takich meczów, ale
klub musi się stopniowo rozwijać i Widzew to generalnie robi, ale moim zdaniem będą mieli w tym roku rekordowe przychody i to na pewno, bo czy to z Rawasa, czy z umów sponsorskich, ale w pewnym momencie się to zatrzyma i tam musi właśnie być większy inwestor. A nie myśli pan, że tam nie ma, że tam jest więcej marketingu, biznesu niż sportu, a sport wynika pewno z nie najlepszych... Ja uważam, mogę się trochę nie zgodzić w tym sensie, proszę, że podam prosty przykład. My wybieraliśmy między Alvarezem a Kerkiem. Nie? I Alvarez dla mnie piłkarz kompletny. W sensie, gdybym mógł, to bym chciał takiego w Krakowi, a może mam, ale gdyby Alvarez chciał się spakować do Krakowi, to przyjadę do Łodzi. Deklaracja poważna. nie mam z tym problemu, ale to było tak. Alvarez był oglądany na żywo przez pół roku. Było to racjonalne podejmowanie decyzji, czy do Alvareza, czy nawet do Klimka, którego braliśmy w głównej mierze nie ze względu na umiejętności, a ze względu na charakter i że to fajny chłopak do pracy i tak dalej, bo w polskiej piłce czasami to wystarcza. No nie oszukujmy się. Zrobił postępy. Ogromny na mecz. Ogromny i to jest też zasługa całego sztabu i jakby trenera. Widzę, po moim odejściu nagle bierze Kerka, tak? Bo fajnie, bo trzeba transfer zrobić, bo prezes moim zdaniem popełnia błąd taki, że oznajmia w KA Plus, że będziemy ogłaszać zawodnika, taki sam błąd ja zrobiłem w Lubinie. Nie mów o terminach w piłce nożnej, bo to zawsze się źle kończy. I bierzesz tego Kerka i masz więcej tego sportu, ale racjonalnie my podejmowaliśmy decyzję na przykład, że na bramce nie ma być Glikiewicza, tylko ma być młody, załóżmy, następca Rawasa, którego będziemy mogli sprzedać. Ja teraz... Tego Polaka oczywiście. Tak, Polak, ważne, żeby Bobek w UKS-ie, co? Tak jest. I nie to, że neguję, że Glikiewicz jest słaby, bo jestem od tego bardzo, bardzo daleki. Nie, tak więc jestem bardzo, bardzo daleki od tego. Zmieniła się trochę formuła Widzewa i uważam, że tego sportu jest dużo. Czy dobrze? Nie mi oceniać. Na pewno Widzew jest w lepszej sytuacji teraz jak Krakowia, ale mi się wydaje, że w pewnym momencie dojdzie pod ścianę. Dojdzie pod ścianę, no to mocne słowo o byłym klubie, któremu dobrze życzymy. Pan i ja, wiadomo, to jest kwestia historii miejsca w historii polskiego futbolu, ale a co będzie, jeśli rzeczywiście ten mityczny, czy też oczekiwany sponsor nie nadejdzie i nie kopnie ten klub w górę? Moim zdaniem ciężko Widzewowi będzie, chociaż to są takie przypadki, się zdarzają. Dobrym przykładem jest teraz Jagiellonia, która przecież ma budżet nawet trochę mniejszy chyba w chwili obecnej niż Widzew, że jesteś w stanie zrobić sukces. W Polsce sposobem się robi, wie pan. Piast Gliwice, nie? Mistrzostwo i tak dalej. Tylko ja się zawsze zastanawiam, oczywiście mi brakuje, żebym był mistrzem Polski i bardzo bym chciał, ale muszą być mocne podstawy do tego, żeby klub mógł dalej funkcjonować. Gdybym ja na przykład, nie wiem, sprzedawał Rawasa, to nie inwestowałbym kolejnych pieniędzy, oczywiście nie mówię o całości, tylko w ośrodek, w budowanie już boiska naturalnego, a część bym przekazał. Co, miasto nie lubi Widzewa? Nie lubi. Ja, ciężko mi powiedzieć, bo ja miałem konflikt z niektórymi osobami z miasta, zresztą dosyć... Panią prezydent też? Nie, ja uważam panią prezydent za sensowną osobę. Osoby, które są wokół pani prezydent, którzy są też wokół Widzewa, to jest dosyć duży problem. I nawet do dzisiaj, bo takie wiadomości, jak od nich niektórych otrzymuje, to jest już jakieś... To nie otrzymuje od tych najbardziej fanatycznych kibiców, tak więc to jest taka grupa, z którą, która jakby ciągle mi nie pozwala zapomnieć o Widzewie, nie? I to jest słabe i to jest na przykład taki jeden człowiek, który się tam podaje za sponsora i to jest też główny problem Widzewa, że jest grupa osób, która z tylnego siedzenia chce decydować, nie? A wasz czas już był. Już wy mieliście możliwość awansu z drugiej ligi do pierwszej i pamiętamy, jaki był awans z GKS-em Katowice i tak dalej, gdzie trzeba było się chować pod stół, bo to przecież był przeolbrzymi wstyd. I potem my pracowaliśmy, żeby ten Widzew, to co właśnie tu padło, żeby marketingowo go ogarnąć, w sensie, żeby też to był klub, który łączy się z pozytywnymi emocjami i to wspólnie zrobiliśmy. Więc... A te emocje są, kiedy się ogląda mecze Widzewa, to masz wrażenie, że może nie Anfield Road, te podobne barwy czerwone i zawołanie, you never walk alone, ale to
to wygląda świetnie, tylko zawsze, tak jak miałem pod koniec pracy trenera Niedźwiedzia, mówię, że za trochę za naiwna ta piłka była. Wydawało się, że robi bokami, bo nie ma jakości, prawda? Tam było wiele przyczyn kryzysu, gdzie ja też byłem tego częścią. Rozumiano, że sobie z tym kryzysem nie poradziliśmy w końcówce Widzewa. Z różnych względów staram się z tego też wyciągać wnioski, ale ja nie mogę powiedzieć, że jak byłem w Widzewie, że była chora presja ze strony kibiców. Ja, że my mamy grać, to może usłyszałem dwa razy. I to w takich momentach, kiedy rzeczywiście to było wiele rozmów z kibicami, że panowie, w pewnych momentach nie warto. Nie warto. Że ja też kiedyś uważałem, że pójście na trening, powiedzenie kibicy tym piłkarzom, że mają łamać, grać dla nas, zabijać, gryźć. Tak. To jest najgorsze, co może być. Lepiej nie. Tak, lepiej nie. Od tego jest, a rozliczanie kibiców, przez kibiców zawodników, czy nawet prezesa zawsze powinno być po meczu, a nie przed mecz. Idzie pan do Krakowi i jestem ciekaw, co pan na takim przesłuchaniu, spotkaniu mówi, rzucę, jak zostaniemy mistrzami Polski, będziemy wyżej od Wisły. To już macie, bo to Wisła jest w pierwszej lidze. A nie, w aż tak nie rzucałem. Nie. Ja pytam, jak można przekonać właściciela, panie właścicielkę, no bo pan profesor Filip, jak już go nie ma z nami, jest pani Elżbieta, wdowa po profesorze. Najlepiej oby było zapytać, czemu ją Mateusz Druszcz, starając się o tą funkcję. Ja jakby przedstawiłem plan na Krakowie, który dzięki też pani prezes możemy realizować. Pani prezes też... Niech pan to ujawni, przynajmniej to, co można. No, jest plan budowania jakby struktury pionu sportowego i klubu komercyjnego tych filarów. Żeby mnie też źle nie zrozumieć, bo mi się zarzuca czasami, że neguję to, co profesor Filipiak zrobił. Właśnie nie, ja jakby pracuję na tym, co profesor Filipiak zrobił, z tą adnotacją, że zmieniam jakby kwestię zarządzania klubu z tej jednej osoby na wielowarstwową aspekt zarządzania klubem, że w końcu... Zdecydowanie obowiązków, tak? A rozliczanie obowiązków to może uczą się jeszcze. Wiele osób się uczy. Nie będę ukrywał też ode mnie, w sensie różnych rzeczy i tak dalej. Bardziej chodzi o to, że uczę tych ludzi po to, żeby w przyszłości każdy pion mógł generalnie samodzielnie działać. W tym sensie, tak, że jeżeli drużdża zabraknie, tak jak zabrakło w Widzewie, to żeby ten klub był przygotowany do tego, że on może dalej funkcjonować. Tak? Mhm. Niezależnie, kto tam będzie u góry i tak dalej. Bo żeby też mnie źle zrozumieć, że nie mówię, że prezes Widzewa nie wykonuje dobrej pracy. Mówię o tym tylko, że Krakowia była takim klubem, że jak profesora niestety zabrakło, no to wtedy zaczęły się dosyć duże problemy. I to przecież widać było, bo klub w zawieszeniu był totalnym przez 2 miesiące. Czyli profesor był taką siłą sprawczą, właściwie człowiekiem decydującym o wszystkim. Ale tak jak rozmawialiśmy, jak nie wiem, pan Cupiał na przykład w Wiśle Kraków, tak? To też pana Cupiała zabrakło. Ja to zawsze powtarzam na przykład na przykładzie Rakowa Częstochowa. Nie? Ja chciałbym, i mi się marzą takie wyniki, jak jest Raków, no ale trener Papszun na przykład miał władzę totalną, można powiedzieć. Nikogo tam nie urażając. To się w pańskim klubie raczej by nie przytrafiło, co? No myślę, że nie. Aczkolwiek ja nie znam trenera Papszuna, oprócz paru słów, które kiedyś tam zamieniliśmy, ale do czego zmierzam? No zabrakło trenera Papszuna, wyciągasz ten element i masz problem, żeby ten klub dalej funkcjonował na takim poziomie. I powtórzę jeszcze raz, nie chcę nikogo obrazić, bo jestem bardzo od tego daleki, bo marzy mi się wynik sportowy, czy taki grać w pucharach jak Raków, ale to jest właśnie ten element, gdzie ja uważam, że każdy biznes powinien tak funkcjonować, że jak prezesa zabraknie w spółce medycznej, to on musi dalej się rozwijać, dalej swoją pracę kontynuować. A proszę powiedzieć, dlaczego pan odpalił Stefana Majewskiego? Żeby tą robotę usprawnić, czy też... Powiem tak. Nie dogadaliście się? Nie. To od razu tutaj mówię, że z prezesem Majewskim kontakt jako człowiek naprawdę dobry. Prezes jest u nas na meczach teraz. To przywitamy się. Nie ma tu żadnego jakiegoś zgrzytu. Bardziej chodzi o to, że ten pion sportowy został tak utworzony, że jak dzisiaj się na przykład Twittera przejrzy Krakowi, to jest zmiana, dołączenie i tak dalej. Budujecie to. Budujemy. I chodzi o to, że
Ja na przykład nie wiem, czy będę miał dyrektora sportowego, bo mam aktualnie dyrektora technicznego, czyli człowieka od operacyjnej pracy, negocjowania umów i tak dalej, dyrektora analizy i dyrektora scoutingu. I wiem, że na przykład Wojtek Jagoda ostatnio też mówił, a Dróż będzie się zajmował transferami. No nie, jak będzie się zajmował transferami? Nie będzie się zajmował transferami, dlatego że ci ludzie, którzy są w pionie sportowym, oni mają taką wiedzę na temat piłki, jakiej ja nie mam. I oni decydują o tym, jaki zawodnik trafi do Krakowi, a jedyny element, którym ja się przyglądam, to są finanse. Ale pan, jest pewien paradoks, bo jeśli mówimy się o roli dyrektora sportowego w polskiej piłce, powstała specjalizacja na szkole trenerskiej w Białej Podlaskiej. Zresztą fajny ten program fajny jest. Fajny program, bardzo, to materiały. Wiadomo. Mm-hmm. I nagle pan robi krok wstecz albo w bok i... A teraz ja mam pytanie, czy wstecz, czy w bok, bo trzeba zadać sobie też, czy jest gdzieś w klubie szef, raczej dyrektor operacyjny w pionie sportowym? Nie ma. Ciężko znaleźć. No. My trochę idziemy w wzór angielski taki. Więc... A, dyrektor zarządzający, tak? Tak, no, tak, dyrektor zarządzający, osoba, która jest oddziału analizy. Który ma czuć i piłkę, i finanse, i dobrze tak jest. A, tak, i w Excelu pracować? To będzie formularz, prosty formularz. Ma do mnie na biurko trafiać tak, opinia pierwszego trenera, opinia dyrektora analizy, opinia dyrektora scoutingu. I ja podejmuję decyzję tylko i wyłącznie ze względu na finanse. A sportowo, jak będzie źle, to ja będę wołał i mówił, no posłuchajcie, no zobaczcie, co tu jest napisane. A to bierze pan na głowę, no bo... No biorę na głowę, bo takim elementem rozwoju Krakowi jest teraz, że wiele rzeczy biorę na głowę, jak rozmowy ze sponsorami i tak dalej, właśnie po to, żeby swoją wiedzą i doświadczeniem móc rozwijać ten klub dalej. Oby pan miał dywagację typu biorę piątka czy makucha. Ja... Chciałbym pan dwóch wziąć. No, ale no... Albo tego z Fina, Kalman. Kalmana. No, świetny piłkarz. Fantastyczny. No. No, świetny piłkarz. Na bramkę i... Ja myślę, że sobie trochę zaszkodzę, bo tam rozmawiamy o pewnych rzeczach, ale świetny, chyba najlepszy napastnik oprócz Świerczoka, jakiego miałem. Gdybym miał drużynę, nagle mi Pan Bóg zesłał drużynę, to bym zadzwonił do pana, sprzedaj mi go pan. Piekielnie mocny zawodnik. Taki dzik w dobrym tego słowa znaczeniu. Gdyby jeszcze był bardziej skuteczniejszy, mu to mówię, fajny człowiek. Pan go nie utrzyma. Nie, no to nikt w Polsce go nie utrzyma. No w Polsce nie, to nie jest... Ta, Ja miałem Sancheza, ale Sanchez nie jest tak dobry technicznie, też taki mocny, ale Kalman wydaje mi się lepszy. W ogóle w Krakowie jest dużo jakości. Naprawdę i teraz... Mamo, chwalą nas. No ja jakby mamy 5 reprezentantów, nie? Bo może być 7, bo... Tak, Rakoczy, policzmy. Rakoczy, Kalman, Hoskonen, Atanasow i piąty... dwóch Finów, Kabat. No, to jest kolejny obserwowany Olafsson z Islandii i Bitry z Albanii. Więc 7 to może być, nie? Czasy, kiedy jeszcze Gita, Gita jest Gita 8 w szerokiej kadrze Rumunii. Czasy, kiedy tam dominowali Słowacy, Rumunii jakoś minęły. Wydaje ja się, chciałbym, żeby był inaczej. Zespół też polski, ale nie ukrywajmy się, wiemy, co się na rynku dzieje, nie? No tak, tak, więc... absolutnie. To... Ale generalnie jakości naprawdę w Krakowie jest dużo. No przecież jest Glik jeszcze, no, niedawny reprezentant. Opoka obrony. Tęsknimy za nim co chwila, kiedy widzimy reprezentację. Ja przyznaję się szczerze, że chciałbym bardzo, żeby Kamil wrócił do reprezentacji, dlatego że jeszcze nie miałem w swojej 8-letniej karierze powołania jako prezes do pierwszej reprezentacji Polski. Wszystko przed panem. Oby. Piątek nie? Nie, piątek. Piątek był, odszedł, a ja byłem w Radzie Nadzorczej jak Świerczok i Jach i Starzyński też był, jak ja byłem w Radzie Nadzorczej. A w Widzewie miałem Rawasa do Słowacji i Cyganiksa do Łotwy. No całkiem nieźle. A w Zagłębiu jeszcze Bohar i Żywiec do Słowenii. Tak jest. A to rzeczywiście to jest przyjemność. Co jeśli... Ja mam taki zwyczaj, że każę im przywozić koszulki dla prezesa z reprezentacji. Każdy zawodnik, kto jest powołany, ma przywieźć mi koszulkę. To w gabinecie jedną. Potem prezes i tak, ma? Wszystko jest wywieszone. A, no to myślałem, no to jest inna rozmowa ze sponsorami. Mówię, panowie, zobaczcie, nie? Proszę, proszę. Jakich tak mamy... Musiał pan w Łodzi żyć w mieście derbowym, w Krakowie też. Jak to wygląda? Z Tomkiem Salskim wiem, że pan kontakt miał, tak, z panem Salskim, prezesem UKS-u, a z Jarosławem Królewskim. Jeszcze się nie miał, teraz. Miał się odezwać, widziałem, bo on gwiazdą Twittera trochę jest, ale no,
Mieliśmy się spotkać, powiedział, że leci do San Francisco w interesach i miał wrócić, czy do chyba do San Francisco i czekam, aż się odezwie. Ja uważam, ja nie mam z tym problemu, możemy się spotkać i porozmawiać. Zresztą z ŁKS-em dużo rzeczy udało się zrobić wspólnie, że szliśmy do miasta i proste rzeczy, bo pamiętam, że potem miasto na samym końcu dawało umowę o zachowaniu poufności, bo był telefon do ŁKS-u, ile macie? Nie? A potem ŁKS mi mówi, a tyle. No to ja mówię, dzwonię do miasta, dlaczego mnie oszukujecie? Nie? Myślę, że pan to wie, że silna Wisła to jeszcze silniejsza Krakowia i odwrotnie, no bo na tym to polega. No. Tak mówiłem trochę Widzewie, ale powiem wprost, że na tym budowaniu frekwencji, jaką mam w Krakowi, niepotrzebna mi do końca silna Wisła, rozumiana jako grająca w Ekstraklasie. No, tak. Wie pan do tego przyzwyczaja. Chociaż na razie mają finał Pucharu Polski. Mhm. Dobrze jej życzę, wiadomo, trudno Wiśle z mojego punktu widzenia źle życzyć. Niech wejdą do Ekstraklasy, niech zdobędą puchar jak chcą, chociaż bliżej cenię dziś szansę Pogoni Szczecin jako osoby, no jako drużyny dojrzalszej, mającej większe... Pogoń z nami w pierwszej połowie to klasa, naprawdę. Klasa, naprawdę. Świetna, szacunek dla trenera Gustafsona. Świetna pierwsza połowa, no Grosicki to... No, to nie jest zawodnik na polską ekstraklasę. To jest pański rówieśnik? No trochę. Nie wiem, ile, ale naprawdę gdzieś świetny. Gdzieś tam koło tego wieku. Świetny zawodnik. I no, to fantastyczny. Jeszcze jakby w obronie więcej pracował. To... No, ale wybaczymy chyba, jest, nie? To już kwestia PESTER-u, panie Mateuszu. Takie u trenera Niedźwiedzia byłby problem. Ale w każdym bądź razie... A co, on nie lubił takich? Nie, no trzeba wracać. Nie? To... A, no, to normalne, no. Trzeba wracać. Musi być muzyka, jak mawiał legendarny. Tak, trzeba biegać i trzeba wracać. Franz Smut. Ale generalnie, jeżeli chodzi o te miasta derbowe, to ja lubię być w takich miastach derbowych, bo jedna rzecz, na przykład, która z Widzewa mi została, że byłem prezesem Widzewa, kiedy pierwsza drużyna z Łodzi wygrała na stadionie ŁKS-u, bo ŁKS przed meczem z nami przegrał 2 mecze, nie szczelił bramki. Pierwszym zawodnikiem, który szczelił bramkę na stadionie ŁKS-u był Bartek Pawłowski, a pierwszą drużyną z Łodzi, która wygrała na stadionie ŁKS-u był Widzew, więc zawsze to zostaje gdzieś tam w głowie i tak dalej. Nie udało mi się wygrać z Legią, chociaż uważam, że ten mecz, co był 2-2 na Legii, to był jeden z lepszych meczów, jakie widziałem w swoim życiu. Naprawdę i otoczka i tak dalej. Czekam na takie mecze z Krakowią. Jeżeli mam powiedzieć szczerze, to fajnie by było zagrać z Wisłą derby w Ekstraklasie. No bo to jest to, na co wszyscy czekamy. I na pewno wygrać. No to. A kiedy pan patrzy na krakowski tort reklamowy, dwa kluby, jeden zasłużony, drugi jeszcze bardziej, nie mówię które, ale oba rzeczywiście o wielkiej tradycji, historii. Nie jest łatwo chyba biegać po sponsorach, czy też szukać środków. A ja trochę powiem, że jesteśmy teraz, rozmawiamy i jest nam troszkę łatwiej, bo sponsorzy widzą zmiany, jakie robimy, te długoterminowe i strukturalne. Nie chcę się wypowiadać na temat Wisły, jaką ma teraz sytuację, ale oczywiście Wisła ma większy stadion, nie oszukujmy się, większy potencjał kibiców poza Krakowem. Chcemy to wyrównywać i tak dalej, ale o tym, co rozmawialiśmy, o tej normalności, to sponsorzy zaczynają to widzieć, bo tak naprawdę zamykamy jedną, no, na ostatni prosty jesteśmy, żeby jeden ze sponsorów trafił na koszulkę, to będzie drugi, bo już jeden jest, więc widzą, że ta Krakowia chyba się rozwija w dobrym kierunku. Ja ostatnio miałem taką sytuację na mieście, co mi się w Łodzi nie zdarzało, że jakiś kibic tam trochę niekulturalnie tam się do mnie odezwał i tak dalej. Ja mówię, kibic Wisła, czyś. Tak, tak, ale bez takich jakichś tam też przekraczania mocnych granic. Ja mówię, że niestety, ale nie potrafię zrozumieć, bo ja tylko po hiszpańsku, no i... Proszę. I nie odezwał Kraków się, nie? Kraków to urocze miasto. Ale nie, chodziło bardziej, że tam tylu Hiszpanów mają, a nie? Chciałem dać przykład. Mój brat, który był przez kilka ładnych lat prezesem Wisły, kiedyś wracał późno i chciał zjeść kebaba. Budce z kebabem, chyba na Floriańskiej. Właściciel popatrzył, ja panu nie sprzedam. Dlaczego? Bo pan jest Wisła, ja jestem Pacz. No i odwrócił się na pięcie i wyszedł. Nie, także... też było normalne, były rozmowy z kibicami Wisły, żeby też nie było tak, że to się... To są jakieś też wyjątki i to... Pamiętam, że jeden mnie złapał i mówi, modliłem się tylko, bo widziałem pana pracę w Widzewie, żeby pan nie trafił do Krakowi. No więc jednak, no tak, to komplement. Tak, ja mówię, no mówię, tak się zdarzyło.
Czyli mistrzostwa pan nie obiecał Krakowi? Nie będę obiecywał, aczkolwiek jest to moje marzenie, bo już trzecie miejsce z Zagłębiem mam, jak w grę w europejskich pucharach. Mam mistrzostwa celiotki, mam, bo byliśmy mistrzem U18, potem było U18 trzecie miejsce. Nie mam awansu z drużyną rezerw, bo Widzewie, mimo że 99 punktów zrobiliśmy, to był Chatów 102. Przegraliśmy jeden mecz i nie awansowaliśmy. Wystarczyło? Tak. I to przykre. Tak. To znaczy zwolniono mnie w momencie, kiedy jeszcze byliśmy liderem. Potem przegraliśmy tydzień później, więc ja się śmieję, że zostawiłem drużynę jako lider. Ale tak prawdę powiedziawszy, w Lubinie byliśmy drudzy, też w czwartej lidze i te dwie rzeczy. Awans rezerw, a przywracamy w Krakowie rezerwy i bardzo bym chciał awansować. No i brakuje mi mistrzostwa Polski, żeby... Badał pan ten temat? Dlaczego w Krakowie nie było rezerw? No, finanse. Uważam, że... Właściciel ówczesny powiedział, że nie, no, tak? Ale uważam, że to nie do końca dobra decyzja. Teraz to próbujemy przywrócić i nie wyobrażam sobie, żeby w Akademii w Polsce, którą będzie wyróżniająca się w Krakowi, nie było drużyny rezerw. Zaczynamy od czwartej ligi i tutaj trzeba trzymać mocno kciuki, żebyśmy jak najszybciej awansowali, no bo czwarta liga to wiadomo. Możesz grać piłkę 89 minut, masz stałe dwa fragmenty. Ale Małopolski Związek jest dość mocny, mnóstwo klubów, ale konkurencja jest duża. Lepsza jest niż w Łodzi. No to na pewno. W Łodzi oglądałem tą czwartą ligę, bo staram się jeździć na młodzież, na rezerwy tyle, ile mogę. I na przykład Dolnośląska, bardzo mocna czwarta liga. Jak w Łodzi byłem całe dwa lata i oglądałem tą czwartą ligę, no to tam Radomsko, Bełchatów, Sokół Aleksandrów, czy Polonia, Piotrków Trybunalski, takie drużyny, gdzie grało się w piłkę, a reszta to męczarnia, że tak powiem, nikogo nie obrażając, że kogoś zapomniałem. I potem pamiętam, pojechałem do mojego kolegi oglądać mecz takiej Iskry pod Lubinem, czwarta liga Beniaminek i mówiłem, że ta drużyna z czwartej ligi, ona by grała awans w Łódzkiej. I teraz widziałem parę meczów w czwartej lidze w Krakowie i o wiele mocniejsza. Czyli widzi pan dysproporcje? Widzę. Wie pan, gdzie je pan może zmienić? PZP, nie? No, to jest następny etap pańskiej kariery tej... Nie, chyba, chociaż nie wiem. Mi się daje, że Krakowia może być moim ostatnim klubem w rozumieniu takim zarządczym, ponieważ to kosztuje bardzo dużo moją rodzinę i tego, jakim się staram być prezesem. Bo zaangażowanym, jeżdżącym na każde mecze i tak dalej, żyjący tym klubem. To co chce pan powiedzieć, rehabilitacja i koniec? Nie wiem, co wtedy będzie. Zobaczy. Najpierw chcę zrobić z Krakowi klub, który będzie wyróżniający się w Polsce, którym będę miał pewność, że w pewnym momencie, jak drużdża zabraknie, to czy innych ważnych osób, bo to nie tylko Krakowia, to nie tylko drużdż, to on będzie dalej funkcjonował. A potem się zobaczy, co będzie dalej. Na pewno teraz jest to postępowanie habilitacyjne czy PZPN. No, ja jestem też arbitrem w piłkarskim sądzie polubownym, więc rozstrzygam też jako jeden z wielu sędziów te spory i widzę, ile jest w naszej piłce jeszcze do zrobienia. Nie wszystkim się zgadzam, co teraz się dzieje w PZPN-ie i nie mam z tym problemu, żeby to powiedzieć publicznie. Fajnie by było kiedyś móc rozwijać polską piłkę, nazwijmy to globalnie, jako ten, ale nie myślę o tym. Teraz się koncentruję. A przepis o młodzieżowcu, jak pan na to patrzy? A to jest ciekawa historia, bo ja byłem za. No właśnie. Ja byłem za, aż do momentu, jak zobaczyłem, jak zareagował na to rynek. Jak się teraz tych chłopców niszczy, jak się niszczy je wynagrodzeniami, jak się niszczy rynek, bo ma 22 lata. A czym polega to niszczenie? No jeżeli my mówimy o tym, że młodzieżowiec z Polsce, który kopnął 18 razy w meczach ekstraklasy, ma zarabiać 60 tysięcy brutto, no to chłopa niszczymy. No bo on ma 18-19 lat. Rozumiem, czyli nie ma już ambicji, niech nie stara się. No, on może mieć ambicje, tylko dajmy 18-latkowi 60 tysięcy brutto miesięcznie, nie? No. Dajmy. No i dlatego ja wielokrotnie o tym mówiłem. Zobaczmy, że ten przepis nawet trzymamy niektórych chłopaków na ławce po to tylko, żeby byli w razie czego. Nie rozwijamy ich. Kończy ten wiek młodzieżowca i chłopca nie ma, nie? No bo... No tak, Krakowie nie może mieć tutaj. Ale my to, my jeżeli... Knap, Rakoczy, no Myszor, który odszedł do... No, Rózga, jest Bzdyl, no jest dużo, jest Kolec, jest dużo tych chłopaków i fajnie, ale
generalnie uważam, że ten przepis powinien być zniesiony albo zrobiony tak, że zabezpieczymy te kwestie dotyczące umów, zabezpieczymy, nie wiem, kwestie rozwoju tych chłopaków, bo prawda jest taka, że jak zniesiemy ten przepis, to z drugiej strony, to ja wiem, co się będzie w klubach niektórych działo, nie oszukujmy się. Czyli? No, będziemy grali 11 obcokrajowcami. No właśnie, właśnie. I to taki dobrze było znaleźć złoty środek, nie? Ja bardzo byłem za przepisem o młodzieżowcu. Krakowi to... Bo to jest przecież dla klubów, jeśli dobrze wypromował piłkarza. Też, oczywiście. Mi nie jest przepis w Krakowi o młodzieżowcu potrzebny ze względu na to, że i tak będą grać, bo ja muszę tych zawodników sprzedawać, żeby zrównoważyć budżet. I taka jest droga polskich klubów. Nie ucieknie się od tego. No chyba, że chcemy przetrwać. No tak. Jeżeli mamy strategię na rok, no to można 11 obcokrajowców ściągnąć. To, co rozmawialiśmy, że to jest sposób, nie? Na sposób. Tylko nie wiem do końca, czy o to chodzi w rozwoju takim polskiej piłki, żeby grało 11 obcokrajowców w wątpliwej marce. Kosztem tych Polaków w Krakowie na pewno będzie tak, że część młodych będzie grała, ale nie dlatego, że są młodzi, tylko dlatego, że będziemy tak wychowywać, żeby potem oni mogli odchodzić za granicę. Dobrze, to brzmi. No, ale wprowadzamy to. To nie jest też takie górnolotne hasło. Proszę powiedzieć, nie konkretnie chodzi o trenera Jacka Zielińskiego. Co to znaczy, że rozwija klub, rozwija drużynę? No, gra młodzieżowcami. To jest trochę tak, jak... Ja chciałbym bardzo, żeby trener w moim klubie rozumiał, że to jest trochę też biznes rozumiany, że ja trenera nie będę tylko z wyniku sportowego rozliczał, ale też z tego, czy my jesteśmy w stanie przychody do klubu znaleźć przez też pracę trenera, tak? Że ludzie widzą też, przychodzą na stadion dla samej piłki też. Nie konkretnie wyniku. Oczywiście są górnolotne tam hasła i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, żeby trener wiedział, że jest elementem całego klubu i to nie jest tak, że trener jest najważniejszy w rozumieniu klubu. Łatwo w to wpadają trenerzy. Bardzo łatwo. Ale na przykład rozmawialiśmy o dyrektorze sportowym, tak. Nie? I wszyscy w Polsce mówią, dyrektor sportowy jest od transferów. No właśnie nie. Dyrektor sportowy jest od zarządzania szatnią, też w dużej mierze od pracy nad trenerem. Dokładnie. Powiedzmy. Bo gdybym ja miał tylko zatrudniać dyrektora sportowego, to bym sobie do transferu, to na 2 miesiące bym zatrudnił. Proszę. No bo to jest właśnie trochę... Ja nie mówię, bo trochę może brzmi, jakbym pozjadał wszystkie zmysły i tak dalej, ale byłem na tym szkoleniu ostatnio jako jeden z niewielu prezesów, a chyba jedyny prezes w Polsce organizowanych z UEFA, z tym Uniwersytetem z Lozany i pokazywali materiały, które dla mnie na wagę złota właśnie o kwestii długoterminowego zarządzania klubem i tak dalej, i tak dalej. No, wzoruje się w jakichś tam kwestiach o planach z klubów z NFL. No, bo to jest też fajne i próbujemy to wprowadzać i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jak wracamy już do tego tematu socjologii i tak dalej, że piłka jest tak już turbo komercjalizowana, że to jest biznes. Mhm. Trener musi też to jakoś zwrócić na to uwagę, nie? A widzi pan jeszcze rezerwę, jeśli chodzi o powiększenie, może nie powiększenie, ale zapełnienie pełniejsze trybun na Krakowi? Pewnie, że tak. I myślę, że trochę się to dzieje. A to chodzą tydzień tu i tydzień tam? Część na pewno, ale myślę, że te lokalne... Ale chodzą kanałami i się nie ujawniają. Nie. Najśmieszniejsze jest to, i to mogę powiedzieć, to jest taki... Był teraz mecz Wisły. My otworzyliśmy parking na Krakowi. I Wisła nie miała gdzie parkować. No i parkowała na naszym parkingu, koło naszego stadionu. Na klubowym, no. Ja i mi pracownicy mówią, a prezesie, ten parking nie wyjdzie, a coś tam. Ten. Mówię, zobaczcie. I teraz zawołałem tych, którzy narzekali. Mówię, zobaczcie, jakie mamy moralne zwycięstwo. Widzicie tego w koszulce Wisły, jak płaci w kasie Krakowinie? Mówi pan jak stary Kraków. A ja mówię, dlatego momentu warto było ten parking otworzyć. Tak więc nie, no... Teraz jest już trochę wyższy, ale to budowa frekwencji to jest długoterminowy ten, ale no przekroczyliśmy te 10 tysięcy osób na Widzewie i chcemy to dalej kontynuować, dlatego mamy tam... Dużo, nie dużo, no ile, 12-15 tysięcy? Jest? Stadion? 15. 15 tysięcy. Hmm. To jak już jest 10, to już dobrze wygląda na Krakowie. Tak, no i... Ale chcemy więcej. Dobra, tak. Na koniec pytanie, może pół żartem, pół serio. Jaki program wyborczy napisałby pan, gdyby trzeba było startować na szefa PZPN-u? No bo zostawmy kluby.
Jest pan docentem, habilitowanym profesorem, profesor Drusz na prezesa. Nie, ale mówiąc prosto, czego potrzeba naszej federacji, naszej piłce? Trochę dostępu młodych, długoterminowego to jest zarządzania i trochę twardej ręki w zakresie oczyszczenia atmosfery wokół reprezentacji. Myśli pan, że kupiłby pan elektorów? Myślę, że nie, słowy? Nie, myślę, że nie, bo jakby jeżdżąc czasami na te spotkania prezesów, duży zarzut czasami jest, że mało alkoholu pije to. A, tak się dzieje, jak się pan wody napije, to jest woda, tak, naprawdę. Jak to się jest, oczywiście pół żartem, pół serio, ale, tak. ale generalnie jeszcze chyba trochę musi być zmian, żebyśmy jakoś potrafili się tam przebić. Chociaż powtórzę jeszcze raz, nie mam jakiejś tam potrzeby wewnętrznej. Uważam, że jest tam też dużo bardzo sensownych osób, bo ja na przykład cenię sobie współpracę z Wojtkiem Cyganem. No, bardzo dużo się nauczyłem od... Wskazał pan kandydata, bardzo dobrze. Od Adama Kazimierczaka bardzo drugi dużo kandydat. Się nauczyłem. Bardzo dużo się nauczyłem od prezesa Padewskiego. Tak więc są osoby, które właśnie, można powiedzieć, że nawet uczniem jestem prezesa Padewskiego. No, z Czarkiem Kuleszą miałem kontakt też, ale generalnie myślę, że tam jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. Dużo pracy do zrobienia. No, mówi pan jak prezes, jak dyplomata. Znaczy, raz dostanę karę znowu za takie, że ten, że jakiś mecz przy zamkniętych trybunach czy nie, coś. Nie, bez przesady. No. Dziękuję panie Mateuszu, dziękuję bardzo. Panie prezesie, panie doktorze, wkrótce profesorze. No, zobaczymy. Zobaczymy. Może kiedyś jeszcze wyżej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pan bardzo. Mateusz Drusz, prezes Krakowi, był naszym gościem. Dziękuję.